coś wam powiem. Ale ci. Zagrajnik TV. Okej, słuchajcie, będę się streszczał, bo nas podsłuchują. No a przynajmniej część z was. Tak, wiem, że to brzmi dziwnie, ale niektórzy z was właśnie w tej chwili są podsłuchiwani przez tajną, globalną organizację. W każdej chwili mogą zablokować ten film, więc szybko powiem wam, jak sprawdzić, czy jesteście na celowniku. Prosta metoda. Okej, po pierwsze, odpalcie ten film na pełnym ekranie. Już? Dobra, to teraz zobaczcie, czy gdzieś tutaj, gdzieś na tym ekranie, widoczny jest pojedynczy punkt. Coś jakby piksel. Taki nieco większy, czasami może się delikatnie przemieszczać. Tak naprawdę to nie jest piksel, tylko kamerka wysłana przez YouTube'a do waszych monitorów. Tak, YouTube też jest w spisku, ale... Normalnie ta kamerka jest niewidoczna, ale na moje filmy nakładam specjalny filtr, który pozwala ją ujawnić. I jeżeli wasz monitor jest zainfekowany, to gdzieś już powinniście tę kropkę widzieć. Ale jeżeli jej nie ma, no to macie szczęście i wasz monitor nie jest jeszcze zainfekowany. Mało tego, możecie się przed tym obronić. Trzeba tylko umieścić na pulpicie plik o nazwie ochrona.txt i wkleić do jego treści ciąg znaków, który podany jest w opisie do tego filmu. No i potem trzeba już tylko ten plik cały czas na pulpicie trzymać. Wiem, to brzmi dziwnie, brzmi jakbym ściemniał, ale uwierzcie mi, ten plik z tym ciągiem znaków w środku wykorzystuje lukę w ich programie. No dobra, ale co jeżeli gdzieś tę kropkę jednak widzicie? Niestety, waszego monitora nie da się już naprawić i jedynym wyjściem poza wymianą monitora jest nakleić w to miejsce taśmę klejącą na monitorze, taką nieprzeźroczystą. Ta kropka czasem się wprawdzie przemieszcza, ale generalnie przez większość czasu jest w tym miejscu, gdzie powinniście na tym filmie zobaczyć. No i przynajmniej będziecie mieli połowiczną ochronę jakby przed podglądem, tak, co się w waszym pokoju dzieje. Chociaż tak generalnie polecam w najbliższym czasie wymienić monitor i jak najszybciej zabezpieczyć się w ten sposób, który wam wcześniej opisałem. Słyszeliście? Okej, słuchajcie, chyba tu idą. Muszę kończyć. Gdyby za tydzień nie było zagrajnika, to mają mnie. Mają mnie. Wszystkim osobom, które od lat wstrzymywały się z zakupem Switcha, mówiąc, że przecież już za moment będzie Switch Pro, chcę powiedzieć jedno. No, mam nadzieję, że warto było czekać, mordy. Tak, Nintendo wykręciło nam wszystkim niezłego psikusa, bo choć faktycznie ogłoszony został nowy Switch, to jednak z mitycznym Pro, o którym gracze plotkują i marzą od lat, nie ma on wspólnego zupełnie nic. Bo to już 8 października tego roku w sklepach pojawi się nowy, odświeżony Switch, wyposażony w większy ekran OLED, oferujący dużo lepsze odzorowanie barw i prawdziwą czerń, szerszą i bardziej stabilną podstawkę, 2 razy więcej wbudowanej pamięci, nowego docka z możliwością podłączenia kabla sieciowego i, co absolutnie najważniejsze, lepsze głośniki. Czyli zmiana akurat w tyle, by nazwać OLED Switcha nową rewizją. Bo to będzie dokładnie ta sama konsola. Nieco ładniejsza, nieco lepsza, ale o dokładnie tej samej mocy. Czy to źle? Ciężko powiedzieć, bo choć zmian nie ma wiele, to wszystkie są na plus. Szczególnie te związane z ekranem i podstawką docenią ci gracze, którzy Switcha grają głównie w podróży. A dla tych, którzy dotąd jeszcze Switcha nie mieli, ta rewizja będzie najlepszym początkiem przygody z Nintendo. No, tyle że nowego Switcha wyczekiwały głównie osoby, które Switcha od dawna już mają i które chciałyby w końcu pograć w nieco ładniejsze gry na swojej ulubionej konsoli. Albo chociaż te same gry, ale działające szybciej. Bo tak, według zbiorowych wyobrażeń Switch Pro miał być czymś na kształt PlayStation 4 Pro, połowiczną generacją, dającą szansę choć w minimalnym stopniu podgonić konkurencję, która pod względem mocy obliczeniowej nawet w dniu premiery zwyczajnego Switcha była daleko przed Nintendo. I wiecie, mimo małych gabarytów Switcha, w jakim stopniu byłoby to osiągalne? Na przykład gdyby Pro obsługiwało technikę DLSS, czyli napędzanego sztuczną inteligencją upscalingu. I może nawet pozwoliłoby to na udawane 4K w doku, przynajmniej w niektórych grach. Wiecie, takie były plotki. Tego chcieli gracze. Niektórzy. Bo na przykład ja? Nie. Od zawsze powtarzałem wszystkim, żeby nie czekali na żadnego Switcha Pro czy innego Super Switcha, bo Switch tego nie potrzebuje. Jasne, porty działają na konsolce Nintendo tak sobie i tam dodatkowa moc by się przydała, ale te gry, które są na Switchu najważniejsze, działają bez zarzutu. Mowa oczywiście o wszystkich tytułach wydawanych przez Nintendo, o tych wszystkich Marianach, Zeldach i Fire Emblemach. To dla nich kupuje się Switcha, to przy nich spędza się najwięcej czasu, to one są tym, w co Switchu najlepsze. I nie tylko w większości działają świetnie, ale też świetnie wyglądają. Więc oczywiście trochę mi szkoda, że znowu Switcha Pro nie ogłoszono, bo ja po prostu lubię techniczne nowinki, ale on naprawdę nikomu nie jest do szczęścia potrzebny. Ba, nawet OLED Switch nie jest, bo wyceniony wstępnie na 350 dolców będzie drogą zabawką, której cena w Polsce raczej nie zejdzie poniżej 2000 zł. Do szczęścia ludzie potrzebują za to zwyczajnego Switcha z jego hybrydowością, nieskończonym potencjałem na wspólne granie z przyjaciółmi i masą cudownych gier. Więc jeżeli dotąd wstrzymywaliście się z zakupem, bo Pro, to przestańcie. Przestańcie i po prostu kupcie tę przeklętą konsolę. Bo chyba, że naprawdę nienawidzicie dobrej zabawy. A Switch Pro może kiedyś powstanie. Kiedyś. A może nie. No cóż, ale zapowiedź OLED Switcha z całą pewnością oznacza jedno. Że... no...
Switch Pro opuść! Aha, no i zauważyliście, że przy okazji zapowiedzi OLED Switcha nie było ani słowa o Joy-Conach? Czyli Nintendo idzie w zaparte i nadal pali Jana, że wszystko z nimi w porządku. Pewien mędrzec zwykł mawiać: przyszłość jest teraz. Albo żyjemy w przyszłości. I ten mędrzec wcale nie jest mędrcem, bo to ja. Ale ja naprawdę uważam, że żyjemy w niesamowitych czasach i kolejnym na to dowodem jest aplikacja Nvidia Canvas, która została niedawno udostępniona za darmo. Aplikacja, która zmienia pasgrow rodem z Painta w fotorealistyczne, wiarygodne krajobrazy. I to wszystko w locie za pomocą wyuczonej maszynowo sztucznej inteligencji. Ale komu to potrzebne, a dlaczego? Od choćby artystom, którzy mogą błyskawicznie stworzyć robocze tła do swoich dzieł, albo dla domorosłych mistrzów gry, którzy mogą przygotować swoim graczom pocztówki z opisywanych miejsc, albo do zabawy po prostu, bo tworzenie fikcyjnych krajobrazów to naprawdę ubaw. Ważniejsze jest jednak, co to będzie oznaczało dla naszej przyszłości. Bo wyobraźcie sobie, dziś SI w locie tworzy płaskie krajobrazy, a może niedługo w ten sam sposób będzie tworzyć lokacje 3D, kilka pociągnięć pędzlem i proszę, cały gigantyczny obszar gotowy. Trzeba tylko tu i tam poprawić. A co gdy SI zacznie w ten sam sposób tworzyć ludzi i zwierzęta, a potem zupełnie fikcyjne istoty? Znaczy wiecie, to się wydarzy na pewno i to szybciej niż tam się wydaje. Pytanie tylko, jak szybko? W każdym razie link do Nvidia Canvas macie w opisie. Pamiętajcie tylko, że do działania potrzeba RTX-a. Okej, ostatnio w internecie nieco zawrzało, bo w krótkim czasie okazało się, że dwie firmy naruszyły pewne świętości. W pierwszym przypadku całe życie żyliśmy w kłamstwie, w drugim pewna firma posunęła się do karygodnego kroku. Zacznijmy od PlayStation. Pierwszego PlayStation. Kojarzycie to? Nie, jeszcze nie to, czekajcie. O, to logo na czarnym tle. Kojarzycie? Piękne dwuwymiarowe logo pierwszego PlayStation, prawda? No, nieprawda, bo okazuje się, że to dwuwymiarowe logo zawsze było tak naprawdę w 3D. Serio, przy każdym uruchomieniu gry renderował się model 3D, przedstawiający nam, wydawałoby się, dwuwymiarowy obrazek. Fani zaczęli nawet odtwarzać logo na przykład Unrealu, uzyskując efekty, które skutecznie obrzydzają oglądanie tego klasycznego kolorowego symbolu. No dobra, Sony załatwione. To teraz pora na Microsoft. Ostatnio mówiliśmy o tym, że ten amerykański gigant oszukał użytkowników ogłaszając Windowsa 11, mimo że Windows 10 miał podobno być tym ostatnim. Mało wam? Teraz okazuje się, że Microsoft zastąpił niebieski ekran śmierci czarnym ekranem śmierci. Koniec z legendą, koniec z symbolem, pozostaje wyłącznie czerń. Chociaż jakby się tak zastanowić, to skrót BSOD nadal pozostanie skrótem BSOD, tylko blue zamieni się na black. Black screen of death. Ale to sobie sprytnie ten Microsoft wymyślił. Oczywiście mówimy o tym wszystkim żartobliwie. Historia znajesz przypadki zielonych ekranów śmierci w wersjach beta systemu i pomarańczowych ekranów śmierci przy krytycznych błędach. Ba, być może w ostatecznej wersji Windows 11 niebieski ekran powróci. Warto jednak zwrócić uwagę na to, jak bardzo fani bronią pewnych świętości i jak bardzo nie chcą, żeby swój kolor zmienił nawet ekran, mówiący: hej, zepsuł ci się komputer, frajerze! No dobrze, to teraz minuta ciszy dla odchodzącego PSP. Nie no, aż minuty to my tutaj nie mamy. 6 lipca oficjalnie usunięto możliwość dokonywania zakupów w PlayStation Store poprzez PlayStation Portable, czyli PSP. Kto w ogóle mówi PlayStation Portable? Tak czy inaczej, faktycznie, nie kupimy już ani gier przez tę konsolę, ani nie dokonamy żadnych zakupów w grach. Okazuje się jednak, że gry na PSP nadal będzie można kupić poprzez sklep na PlayStation 3, czy Wicie. Czyli taki trochę martwy to PSP, ale jednak nie. Bo w sumie nie można kupować gier, ale w sumie można, jeżeli posiada się też inną konsolę Sony. No, wygląda to tak, jakby Japończycy bardzo chcieli się już pożegnać z konsolą przenośną, ale sentymenty na to nie pozwalały. I my to szanujemy, bo PSP to kawał legendarnej konsoli. W najbliższy czwartek o 23:00 kolejne State of Play. Kolejne wydarzenie, na które czekają wszyscy zawiedzeni nieobecnością PlayStation na E3. Zobaczyć mamy głównie nowe fragmenty z Deathloopa. A to śmieszne, bo Deathloop jest teraz właściwie grą Microsoftu, która będzie miała czasową wyłączność konsolową na PlayStation 5. Los bywa przewrotny. Oprócz Deathloopa spodziewamy się też ujrzeć kilka innych nowości. Na pewno jednak nie dowiemy się niczego o nowym God of War czy PlayStation VR 2. To zaznaczyło samo Sony. Ale kto wie, może będzie coś o nowym Silent Hillu, bo w tym temacie jest ostatnio gorąco. Od dawna mówi się też, że to krakowski Bluebird Team ma tworzyć jedną z odsłon cyklu. I zdaje się to potwierdzać umowa, którą firma zawarła z Konami. Ale spokojnie, nie uprzedzajmy faktów, czekamy na oficjalne potwierdzenie. Jak nie w czwartek, to kiedyś tam w przyszłości.
No dobra, Atlus, koniec żartów. Kiedy Persona 5 pojawi się w końcu na PC-tach? Że co? Że nie wiadomo, czy się sprzeda? No sprzeda się na pewno, skoro właśnie bruchnęła wieść, że leniwy port 13-letniej gry na PlayStation 2 w ciągu roku sprzedał się na Steamie w milionie egzemplarzy, a średnia jego ocen to 97%. Mówię oczywiście o Personie 4 Golden. Więc Persona 5 bez żadnego wysiłku i 5 razy szybciej osiągnęłaby 5 razy lepszy wynik. Halo, tu pieniądze leżą na ulicy, musicie je tylko podnieść. Atlus, jest tam kto? A no i kiedy ta Persona 6? Dzisiaj mini recenzja Mario Golf Super Rush, czyli najnowszej sportowej gry od Nintendo. W największym skrócie to po prostu golf. Jasne, jest tu parę twistów, jest parę dodatkowych trybów, ale przez większość czasu uderza się tu kijem o piłeczkę, żeby trafić do dołka. No wiecie, jak to w golfie. A jeżeli nie wiecie, to żaden kłopot. Po pierwsze dlatego, że gra wyczerpująco tłumaczy wszystkie wcale nie tak liczne zawiłości tego specyficznego sportu, a po drugie, naprawdę nie trzeba wiedzieć o golfie nic, żeby świetnie się przy tej grze bawić. Trzeba za to mieć znajomych, którzy chcieliby z nami pograć, bo tak naprawdę Mario Golf to gra imprezowa i to właśnie na imprezach dostarcza najwięcej uciechy. I to nie wtedy, kiedy steruje się za pomocą analoga i guziczków, bo to jest tak banalne, że gra szybko zaczyna się robić nudna, a wtedy, gdy przełączymy się na sterowanie ruchowe. Machanie joyconem jak kijem wymaga od nas znacznie więcej uwagi i zdarzają się komiczne wpadki, ale wbrew temu, co mówią niektórzy, na pewno nie jest nieprecyzyjne. Przed właściwym uderzeniem możemy wykonać testowe zamachy, żeby ocenić, jaka siła jest potrzebna i jeżeli tylko zachowujemy prawidłową postawę, z czasem coraz częściej trafiamy tam, gdzie chcieliśmy. I satysfakcja jest wówczas nieporównywalna, szczególnie jeżeli wzięliśmy właściwe poprawki na silny wiatr i nierówności terenu. A gdy dodać do tego olbrzymie plansze pełne przeszkód terenowych, stawików, pułapek i ruchomych obiektów, wychodzi nam naprawdę interesująca mieszanka, powodująca, że każda rozgrywka obfituje w masę niespodzianek. Na imprezie Mario Golf to ubaw popaszki, ale nawet w dwójkę jest super zabawnie, bo ekran dzieli się wówczas na dwie części i można grać w tym samym czasie, zamiast czekać na swoją kolejkę. Jest i Speed Golf, w którym musimy biegać od dołka do dołka, jest i Battle Golf, w którym mierzymy się z innymi na pełnej przeszkadzajek arenie, ale jednak muszę przyznać, że najwięcej uciechy dał mi standardowy golf ze znajomymi. No, i można jeszcze grać w Mario Golf samemu. Jest tu niby kampania, powiedzmy, a la fabularna, pozwalająca opanować na spokojnie tajniki walenia kijem, jest i tryb wyzwań, i można też grać z butami we wszystkich pozostałych trybach, ale to jak granie w Mario Kart w pojedynkę. Niby można, ale nie po to ta gra powstała. Więc jeżeli macie z kim grać i często wyciągacie Switcha na imprezach, Mario Golf Super Rush będzie kolejną świetną grą do wspólnej zabawy. Śliczną, wypełnioną ciekawą zawartością i generującą tak dużo komicznych sytuacji, że nie znudzi się nawet po kilkunastu sesjach. A jeżeli nie macie z kim grać, to lepiej poszukajcie czegoś innego. No, chyba że jesteście fanami golfa. Są to w ogóle jacyś fani golfa? Macie PlayStation 4, a Xbox One, a chcielibyście mieć obie te konsole w jednej obudowie? Jeżeli brzmi to jak plan, to zajrzyjcie na kanał Murele, żeby zobaczyć, jak Radejko wsadził do starego Radejka obie te konsole, tworząc w ten sposób jedną Uber konsolę z jednym eleganckim wyjściem HDMI i umieszczonym w środku przełącznikiem sygnału. Brzmi fajnie? To fajnie, bo to gamingowe Radejko można wygrać. Trzeba tylko przygotować kreatywną pracę pokazującą, jak gracie. Na czymkolwiek, w cokolwiek. Wrzucić ją na swojego Instagrama i prawidłowo otagować. Link do filmu i szczegółowych zasad konkursu macie w opisie do tego filmu. Oła! A gdzie gazeta? Ja cię w zagrajniku pacowałam gazetą. Domagam się pacania gazetą! To ma być kara, nie ma pacania. Nie można was na chwilę spuścić z oczu i od razu jest armagedon w komentarzach. Zagrajnik, nie ma kącika anime. Ja wyczuwam zaburzenia w mocy. Kącik anime opóźniony! Nie no, to już przesada, żeby dwa razy z rzędu nie było kącika, to już chyba lekka przesada. Doigraliście się jeszcze raz i będzie unsub. W następnym zagrajniku za karę poproszę kącik anime długości wstępu. Pusto jest bez kącika anime. Znowu brak kącika chińskich bajek! No i dobrze, zagrajnik to seria o grach, a nie o anime bajeczkach. A tak, standardowy komentarz numer 242, który przeczytasz, jeśli prowadzisz kanał na YouTube. Uwaga, leci zagadka. Co decyduje o tym, jaka jest treść kanału? I naszła mnie taka szalona myśl, że a może tak, twórca, który tworzy tę treść? Ale ja się tam nie znam, za to Jan Wef już tak. Chyba. Dobra, do brzegu. Kto z was oglądał moje ulubione anime? Przyznacie. Opowiadałam o nim w którymś z poprzednich zagrajników. I jeśli jeszcze go nie obejrzeliście, to nie mamy o czym gadać. Jak wy w ogóle chcecie maturę zdać, co? Jak nie znacie Tatami Galaxy? Nie, nie ma kącika anime, dopóki nie nadrobicie zaległości. Rzekłam. Do widzenia. No, chyba że obejrzycie Noc jest krótka. Ruszaj, dziewczyno.
Tak, to pełnometrażowy duchowy spadkobierca Tatami Galaxy. Dzieli on to samo uniwersum, podobne co w serialu Postacie, i tę samą ucztę dla oczu i uszu. No i reżysera, którego możecie znać z Devilmana Crybaby czy z Keep Your Hands of Aizoken. Dzieła Masaakiego Yuasy charakteryzują się odrobinę onirycznym i mocno surrealistycznym klimatem, więc jak chcecie zobaczyć japońską animację, która nie wygląda jak typowe anime, bo nie lubicie lub macie uczulenie, to polecam. I Tatami Galaxy, i Night is Short dowodzą, że nawet najprostsza fabuła uwikłana w tak bogatą animację może chwytać nas za serce. Bezimienna bohaterka rusza nocą przez kolorowe ulice Kyoto, postanawiając, że tej nocy całkowicie odda swoje poczynania przeznaczeniu i alkoholowi. Zaiste jest to osoba, której niewielu by sprostało w zawodach na picie. Swoją pogodną naturą i niesamowicie mocną głową zwraca uwagę wielu dziwacznych osobistości, a wszyscy oni nawzajem nakręcają się na najlepszą i największą bibę, jaką widziało miasto. W tym całym wachlarzu barwnych charakterów jest również bezimienny mężczyzna, całkowicie zakochany w naszej bezimiennej. Tylko że czy uda mu się do niej przedrzeć przez ten cały pijacki rausz? Jedna noc, jedno miasto, hektolitry procentów i jedno nieśmiałe uczucie. Noc jest krótka. Ruszaj, dziewczyno. I wy też. Ruszajcie oglądać. No, do powodzenia. Piąte urodziny obchodzi Pokémon Go. 5 lat wirtualnych stworków, 5 lat rozładowujących się telefonów, 5 lat nieuważnego wpadania na przeszkody. Pokémon Go nie było pierwszą grą zespołu Niantic, bo już w 2012 roku pokazali światu Ingress, grę społecznościową polegającą na przyjmowaniu poszczególnych obszarów i wykorzystującą funkcję geolokalizacji. To jednak dopiero współpraca z Nintendo przyniosła firmie długo wyczekiwany sukces. Zmuszenie ludzi do wyjścia z domu i łapania stworków podczas podróżowania po świecie, czyli dokładnie tak jak w grach i anime o Pokémonach, było strzałem w dziesiątkę. Pokémon Go rozwijany cały czas, ale przez tych 5 lat o grze zdążyło się zrobić nieco ciszej. Sytuacja na świecie sprawiła jednak, że spragnieni wyjścia z domu gracze masowo wyruszyli na poszukiwanie Pokémonów ponownie. I tak pierwsza połowa 2021 roku była dla gry najlepszym okresem kiedykolwiek. No, a od premiery gracze wydali na grę w mikropłatnościach równowartość około 20 miliardów złotych. Nieźle, co? Jeżeli jednak nie obchodzą was jakieś stworki dla dzieci, to zawsze możecie zapolować na prawdziwe stwory, a nawet potwory w nadchodzącej 21 lipca grze Wiedźmin Pogromca Potworów. To zapowiedziana już prawie rok temu produkcja mobilna, oparta na podobnych zasadach co Pokémon Go, ale oczywiście naginająca nieco formułę w stronę świata Wiedźmina. Warto podkreślić, że gracze już teraz mogą testować polską produkcję, ale taka oficjalna premiera nastąpi 21 lipca właśnie. No, to skoro jesteśmy w temacie wychodzenia z domu, to jeszcze pogoda. W najbliższych dniach przewiduje się dużo słońca i wysokie temperatury. Pamiętajcie, oni nas śledzą, więc korzystajcie z lata. I cóż, trzymajcie się!